Dzień dobry kochani, witajcie, kłaniam się niziutko całemu światu, kłaniam się niziutko Wam wszystkim i witam Was bardzo serdecznie to drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Tak kochani zielono mi, <grym> tak właśnie zobaczyłam, że jakoś się tak do, kolorystycznie ubrałam do mojej zielonej, do kuchni z zielonymi akcentami, o tak powinnam powiedzieć. Kochani zapraszam na przedpołudniową 11.20 kawę. Co tam słychać? Co słychać po świętach? No przepraszam, jeszcze w święta. Ale co słychać po Wigilii? Jak prezenciki? Czy prezenty? Czy były fajne? Czy to tak było, że może była rozga? <grytanie> Pamiętacie, jak to były kiedyś rozgi? Ja nie wiem, czy jeszcze teraz w Polsce, pozwolicie, to takie rozgi są? To takie te miotełki z jakąś taką kokardką? Czy można kupić? Tyle to lat temu było. Jaka to kawa? Kochani, taką mam kawę. O, kawa roku, kawa roku, nie wiem którego, <laughs> chyba każdego, oczywiście, czy ja mam z zmieloną? Zaraz zobaczymy, o, posłuchajcie, mam zmieloną, piliśmy, nie, dzisiajśmy, później pili, chyba w pół do szóstej było, <laughs> no tak jest, jak człowiek rano wstaje, to ta kawa i pije rano kawę, z reguły o piątej pijemy, no to taką mamy praktycznie stałą godzinę, to się wstaje i w święta. Proszę bardzo, filiżanka jest z Polski, kochani ja. Znaczy, ja. Jeśli chodzi o aurę, to powiem tak, wigilia była z pięknym śniegiem. Dzień przed Wigilią padało, zasypało nas, No mnóstwo było śniegu, przy czym wiał wiatr. Ale z tego co widzę, z tego co widzę, to w całej Europie wiało. Oj, moment, moment, posłuchajcie żebym zalała wrzątkiem. Jakiś taki orkan gdzieś tam był, no a w górach, w górach było dużo śniegu. Potwierdzam, w naszych górach też było dużo śniegu. Mówię, że było, bo posłuchajcie, nie ma nic. Wcale, a wcale. Po prostu cały śnieg to znaczy teraz jest plus 5 Stopniał i jeszcze ten wiatr tak dość mocno osuszył. Posłuchajcie, różnych takich gałęzi małych, bo to Mamy parking, parking, no parking jest akurat takie są drzewa dość duże, a tutaj akurat u nas są buki. i Posłuchajcie tych drobnych różnych gałęzi, pod wpływem z ciężkiego śniegu, no trochę się nałamało. Także patrzcie, jak to wszystko jest istotne. Ja tak sobie przypomniałam, że kiedyś mieliśmy drzewa na podwórku, osiki, a osiki są niebezpieczne zresztą jak wszystkie to pole, bo one są kruche. I posłuchajcie, jak był wiatr, tośmy przestawiali samochody. No bo to przecież nie wiadomo, a lepiej być ostrożnym, no bo jeżeli mamy na to wpływ, no to o, kochani, to mamy. Jeszcze jakaś śmietanka mała mała jak mała dwunastoprocentowa. Powiem tak: ugotowałam, kochani, w, w sobotę rano gołąbków takich polskich. Polskich, to znaczy, z takich jak ja gotuję, yy, w kapuście włoskiej, a przywiązam sobie z Polski, lubię włoską kapustę, w kapuście włoskiej i jak gotuję, to daję na dno dwie takie papryczki czyli żeby to tak jeszcze, oczywiście no sól, czy jakiekolwiek przyprawy, no ja zawsze daję trochę marchewki, jak mam suszone grzybki, daję na dno. Jak się gołąbki gotują, to żeby to tak się, no jeszcze powinnam jakąś taką skórkę od słoniny dać, żeby to się tak nagotowało. I kochani, zrobiłam tak do tego taki gęsty pomidorowy sos, oczywiście na, na podsmażanej cebulce, takie pomidory, no fajnie wyszło. I poczęstowałam moją sąsiadkę tutejszą. Gizelę. Gizela ma 93 lata. No i kochani, jak to powiedziała Gizela? Z ryżem. Z ryżem to ona nie znała. No tutaj są gołąbki, ale to są takie mięsne w, w normalnej ka białej kapuście. No to u nas też gołąbki są i mięsne i w białej kapuście. No ja akurat lubię z ryżem. I ona mówi, że... O, mówi, do tego nie trzeba było kartofli, tylko tak z tym ryżem takie całe danie było. No tak, kochani, no, całe danie. O, no to kaweczkę mamy i do kaweczki zapraszamy. A ja, kochani, zobaczcie. Tu się bawiłam w święta, no bo to jest takie, no tak ja się śmieję, że to jest taka y, y, laurka. O, laurka, żeby wręczyć, podziękować, laurkę bo to jest akcent świąteczny nasz polski, choinka, choinka świąteczna. No to tu jest druga o, i oczywiście tutaj z połyskiem i tu połys z drobinkami, i tu zielony, a tutaj złoty, a tutaj taki rządek, znaczy rządek taki, grupa choinek. Te choinki to tak za mną chodzą, nie tylko te ubrane świąteczne. O tak, posłuchajcie, to co upiekłam. To były takie pierniczki, no pierniczki, posłuchajcie, nawet się okazuje, że przypadkiem, przypadkiem znalazłam, jako że nie ma przypadków, znalazłam foremki, no to były też foremki, o, poczęstowałam sąsiadkę, a dzisiaj tutaj, posłuchajcie, mam <coughs> mus jabłkowy i pierwszy raz będę piekła szarlotkę z musem jabłkowym, doczytałam, żeby zagęścić mus, bo to jest taki mus kupowany w słoikach, no tak mi przyszło, że mój mąż lubi szarlotkę, to dlaczego mam mu nie upiec szarlotki, no to... Drugi dzień świąt, idealny moment, na świeże ciasto do kawusi. Upiekę mu szarlotkę i, i doczytałam, a może tu ktoś ma też inny pomysł, bo wiecie, mówię, pierwszy raz piekę z musem jabłkowym. Szarlotkę, że trzeba zagęścić, żeby później przy krojeniu to nie płynęło, kilkoma łyżkami mąki ziemniaczanej. No to dodałam te kilka łyżek mąki ziemniaczanej, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Mm. Pani Heleno dzień dobry witam. Aha, jak to posłuchajcie, witam wszystkich nowo przybyłych gości na nasz kanał. Ja to powiem tak. Ja dzień dobry. Sylwusiu dzień dobry. Mariola kłaniam się niziutko. Dorotkę od Marioli pozdrawiam i wszystkie Dorotki również. Sylwusie, wszystkie pozdrawiam. Ewelinki, Justynki. Ja się o, Justynka, Holandii. O tak, kochani, aż, aż jestem ciekawa, jak to jest. No, bo my już jesteśmy kilka lat tutaj. I tak, no, inaczej jest, posłuchajcie, inaczej tak jest. Myślę, że to jest kwestia landu, kwestia otoczenia. I gdy mamy osoby nam sprzyjające, to trzeba być w tym towarzystwie. No, bo teraz, tak, jak stawiamy granice. To takie te wampiry energetyczne pokazują kły, <noise> bo to one są niezadowolone, prawda? Bo jak komuś sprzyjamy, 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 to jest tak wszystko fajnie, pięknie, jak nagle mówimy, no nie. No nie. To nagle się okazuje, że o już szanowna osoba, ta czy inna, nagle się robi taki, o, jak to nie? No jak to? Jak to można było odmówić, prawda? No ale ja się śmieję, że jeżeli już mamy takie towarzystwo wokół siebie, że jest w wymiarze. No to się szanujmy, <laughs> szanujmy, ale się też i cieszmy. Cieszmy, że mamy osoby, które nas wspierają. Także witam wszystkich na kanale, tych, którzy dotarli niedawno, tych, którzy dotarli już wcześniej i którzy od czasu do czasu wstępują, bo przecież tak, tutaj się wspieramy. Po to jest ten nasz kanał, mój kanał, nasza odwaga, bo to jest nasza odwaga i moja, i Twoja. Po to, byśmy się wspierali dobrą energią, dobrym słowem, dobrą myślą. I tak, podoba mi się, posłuchajcie, bo to jest tak. Gdy mamy święta, mamy Wigilię, to teraz takie odżywają te wigilie, no bo to jest spotkanie rodzinne, które jest albo nie jest, które kiedyś było różnie, się skończyło, które. Ja tak posłuchajcie, pamiętam, jak mi tata odszedł, to jaka Wigilia, jak jego nie ma, to co to, to co jest za Wigilia, mimo że inni się zostali. Także przez kilka lat nie, 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 w ogóle nie podchodziłam do tematu. Owszem, teraz to już nie pamiętam, jak to było, czy sama, czy... Ach nie, 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 chyba byłam u koleżanki wtedy na wigili, bo ja sobie pomyślałam, że jego nie ma. No, to co to za wigilia? To zobaczcie, jakie to życie jest ciekawe, gdy te wigilie są w różnych momentach naszego życia. Raz jest fajniej, raz jest mniej fajnie. Ale przypomniało mi się jeszcze w ramach wigilii takie podejście. Kiedyś o nie wspominałam, ale powiem jeszcze raz, bo jest bardzo dobry przykład. Posłuchajcie, to, że matki są podłe, ja powiem na przykładzie matki, że matki są podłe i wydaje im się, że one mogą być podłe, niedobre, mogą dokuczać, to zaraz, to znaczy, że my mamy to wszystko na siebie przyjmować, że mamy nie postawić granicy, a może przyszła pora powiedzieć, mama, o, czy ty wiesz, że ty mi dokuczasz, czy ty wiesz, że to, co mówisz, to mnie rani, ale teraz ja ci pomagam. Ja powiem, poznajcie, to jest przykład z mojego życia, od mojej mamy, z moją mamą, która była różna. Jak zresztą jesteśmy wszyscy? No, ja też nie twierdzę, że jestem cudowna i bez wad, też mam swoje wady. Ale ona miała takie coś swoje. Ale ja na przykład uważam, że matka to pierwsze. Po pierwsze, to wspiera swoje dzieci, a nie tam nie wiadomo kogo. Najpierw są dzieci. No to że jeżeli jest matka, która dzieci nie wspiera, no to co to za matka? Nie ma. To jest jakaś pani, która pomyliła się. Dziecko urodziła, i tak nas chowa albo nie chowa, albo cokolwiek, co się z nami dzieje, sami sobie rośniemy. Chociaż to też, posłuchajcie, nie jest złe, bo to nas hartuje, ale to jest inny temat. Chciałam powiedzieć o czym innym. I tak jak ten kolega powiedział, eh, zadzwonił i on była wszystko źle, b -b wszystko źle, wszystko źle, a on mówił: Posłuchaj, mamo, to był ostatni mój telefon. Na to wszystko płacę tu pomagam, tu daję, masz dwie opiekunki, bo wtedy ojciec był chory jego. Ta matka, posłuchajcie, w sumie no to on pomagał jej, żeby nie była ona tak obciążona. Jeżeli ci się to wszystko nie podoba, bo to jest wszystko ode mnie, to ja to odcinam. Zabieram jutro. Jeżeli masz chęć zatrudniać te panie, to sobie płaci, ale sama. Bo ja nie życzę sobie i nie chcę, że ja ci pomagam, a ty mi stawiasz kontrę i mówisz, że ja jestem zły. No to jeżeli jestem zły, to cześć pa. I posłuchajcie, jej cudowna odmiana. Bo mamusia się wystraszyła. Że przecież, no jak to synuś nie da? Ale synuś dawał, mimo że dawał, to ona na niego, tak powiem, najeżdżała. No tak, te matki są różne. Nie, nie, posłuchajcie, różne są różne osoby, tylko chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli, że jeżeli mamy osoby, które nas wspierają, to może pora powiedzieć tej osobie, która jest w kontrze z nami, że ja dziękuję. To proszę bardzo, rób sobie sama. Proszę bardzo, wezwij sobie koleżankę, która twierdzi, że te wszystkie są dobre, a ja, córka, jestem niedobra. Proszę, niech się tobą zajmą. To ja myję ręce. <grywania> ja powiedziałam kiedyś mojej mamie, mamo, 40 lat skończyłam. O, niedobrze, niedobrze, 36, zawsze mówiłam, że mam, ale okej, okay, słuchajcie. 40 lat skończyłam, ja jestem za stara na kłótnie. I koniec. Posłuchajcie, to nie przyszło łatwo, to nie było proste. Długo dojrzewałam, bo tak to przychodziłam i zbierałam to, co mamie się nazbierało, wiecie, to ona na mnie przekazywała, tu, tu, tu i tam wypominam, mi z 20 lat, z nie wiem, z całego życia i to ona mi dała, tu mi pomogła. Trzeba było mi nie pomagać. A teraz nie wypominać. A teraz ja ciebie szanuję, to jeżeli ja ciebie szanuję i ty twierdzisz, że ja jestem zła, to ja powiem tak. Mamo, ty jesteś cudowna, wspaniała, wieś co robisz, to cześć pa, ja odchodzę. A bo co by było, jak ja bym, nie wiem, wyjechała? A może bym odeszła z tego świata? I co byś wtedy sama zrobiła? A no właśnie, może pora dać do myślenia. <laughs> posłuchajcie, powiem wam jedno, że to był najpiękniejszy początek zmiany w moim życiu, jaki przyszedł do mnie. Powiedziałam dość. Nie. I to tak jak kiedyś właśnie, to było w pewnym momencie, bo posłuchajcie, już mama parę lat jak odeszła, ja wołałam, Madziu, Madziu, chodź, Madziu, przyjdź koniecznie, Madziu. I wtedy mąż mi tak bo spojrzał i mówi tak, ale ona jest rzeczywiście taka chora? I tak to mnie zastanowiło. No mówi, nie. Faktycznie. I poszła mi i mówi więcej, posłuchaj, mogę przyjść na 10 minut, dlatego że ja mam pracę, dom, dzieci, rodzinę i też tutaj oczekują, i, posłuchajcie, oczekują, no też musimy coś jeść. A jak ugotuję, to i tobie przyniosę, a jeżeli będę z tobą siedziała, to nic z tego nie da. Ja mogę przyjść i troszeczkę pomóc. Ale nie wykorzystuj mnie do tych swoich takich posłuchajcie, to jest taka gierka, takie wykorzystanie, bo jak już córka to musi. O, no, 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 no. no. Szanujmy siebie. Szanujmy siebie. Jeżeli nie szanujesz mnie, to nie szanujesz siebie, to i, i, i mnie, i siebie, i wszystkich nie szanujesz, prawda? Tylko nie wiadomo, czego się oczekuje, także posłuchajcie, kiedyś ktoś powiedział, że <laughs> kiedyś osoby starsze, które były w rodzinie, to czy chciały, czy nie chciały, bo nie było zus -u. Nie było, ja mówię o takich wcześniejszych latach. Kto miał niby utrzymywać? No to trzeba było żyć w zgodzie. A teraz, jak się ma swoją pensyjkę, swoją emeryturę, i ci się nie podoba to, co dzieci robią, Cześć, pa i nie mów, że ja jestem zła. Nie, popatrz najpierw na siebie. Ale to tak, kochani, w ramach tych przemyśleń świątecznych i tak y, jak zobaczcie, to życie jest ciekawe. Te wigilie są takie raz cudowne, a raz nie są cudowne, a raz prowadzą do zmiany i to też jest cudowne. I reasumując to wszystko, jeżeli mamy wspaniałe towarzystwo, które nam jest z nami, nas wspiera, to się szanujmy. To doceniajmy i cieszmy się. No bo jeżeli uważamy, że mamy cudowne towarzystwo, a mamy jednak tą minę taką, a nie inną, to może pora na przemyślenie poświąteczne. No, nic się nie dzieje bez przyczyny. Także dzisiaj posłuchajcie, ciasto, mus jabłkowy z mąką ziemniaczaną i. Już Wam pokażę, pokażę, posłuchajcie. Ja lubię ten przepis, w ogóle lubię przepisy z tej strony internetowej Ania Gotuje. Ciasto, które jest w lodówce, no już, no godzinkę już jest. Trzeba przekroić na pół, to włożyć połówkę do zamrażarki. Bardzo fajnie babeczka wymyśliła. Nie ma co kombinować, no bo to takie ciasto kruche, to nie jest tak, że tu się rozwałkuje i ładnie położy. Pokroić na plastry. Rozłożyć i już rękami później ładnie, bo to papier oczywiście na spód pójdzie. Rękami tutaj ułożyć, żeby to było takie na całości, a resztę jak się zamrozi, będzie takie zmrożone, to ładnie zacześć na tarce. Bardzo dobry pomysł, zaraz sprawdzimy. Będziemy jedli świątecznie, posłuchajcie, na, napakowany. Mam ho, ho, ho. No i jest trochę tego. To znaczy, nie, jak jest w lodówce, z, yy, tak powiem, a to w garczku, a to w tym <laughs> nie już produkty, tylko już to wszystko gotowe. Także, kochani, wracając do naszej rzeczywistości, jeżeli jest nam dobrze, to nie zmieniajmy, ale jeżeli nam jest niedobrze, to znaczy, to tak mi się przypomina zawsze Waldy, który mówił, no ze szczerości to tylko nam zostaje szczerzenie zębów, bo to takie szczere. No nie szczere, tylko szczerzaste, no. to może przyszła pora i to nie jest tak, posłuchajcie, szanujemy się, jak to jest, że, to też z mojego doświadczenia gdzieś tam, jak to mówiła moja mama, szanuj, jak to jest z ojca swojego i matkę swoją, mówię, zaraz, zaraz, mamo, to nie działa w jedną stronę. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Tu proszę mną nie manipulować. I powiem wam szczerze, że wtedy powiedziałam jej, że takie mówienie do dzieci, gdyby nie ja, to by cię wychowało bardzo dobrze, to by mnie wychowała. A gdyby nie ja, to by cię, kto by cię wychował? No to, co ja na to poradzę. Także posłuchajcie, z czasem jest tak, że ci rodzice wszyscy uczymy się, spotykamy nauczycieli na swojej drodze życia i pewnego dnia te nasze dzieci są. Naszymi nauczycielami. Życzę Wam wszystkim i Wam, i sobie, abyśmy tylko wspaniałych nauczycieli spotykali na swojej drodze życia. Tak, takich, którzy mają dla nas cierpliwość, mają dla nas zrozumienie i powiem tak, nie opowiadają nie wiadomo jakimi słowami, tylko mówią prosto. I jak się mówi prosto, i z serca, to wtedy się czuję. Kochani, tak bardzo lubię być z wami. I jak kiedyś się śmiałam, że jak była kamerka, no teraz ta kamerka jest taka malutka, kiedyś taką mieliśmy większą, to posłuchajcie, jak się patrzyłam tą kamerkę, to są te, e, taki rok chyba 2017. Tak u mnie na kanale, można się cofnąć do tych najwcześniejszych. I posłuchajcie, to ja widziałam takich. E, Oczywiście, oczyma wyobraźni, takie osoby, które siedziały tak jak powiedzmy w kinie na krzesłach, ale na pierwszym, w pierwszym rzędzie siedziała babeczka w białym ubraniu. I teraz jakoś jej nie widzę. Także pozdrawiam, była. Wszystkich tych, którzy siedzą i tak jak w kinie, przy kabeczce, no to może nie jak w kinie, ale to może jak po seansie, jak już człowiek sobie tak pooglądał, przemyślał i pomyślał, tak, to bądźmy z tymi którzy nas szanują. Bądźmy z tymi, których my szanujemy. Także, kochani, pa, pozdrawiam i jeszcze świątecznie. To do zobaczenia wkrótce. A przecież teraz to tylko środa, czwartek, piątek, czy dni pracy. Ho, ho, ho. I znowu weekend, i znowu nowy rok. I już powoli wchodzimy z takimi nowymi przemyśleniami przemyśleniami ten 2024. Do zobaczenia, pa! ra ra pędzą pędzą sanie. No, słuchajcie, to jest muza, która mi towarzyszy od wielu lat. I to już nieważne, jaka pora roku, ale nareszcie jest pora roku właściwa, chociaż śnieg stopniał całkowicie. Ale mamy zimę. Wcześniej czy później przyjdzie. I znowu będzie cudownie.